Witam. W tym filmiku pokażę Wam zbożóweczki, które wykluły się u mnie około 2 tygodni temu. W sumie do nagrania tego filmiku namówił mnie, że tak powiem, albo może zaproponował mi kolega Paweł. Nagrywam sam ten komentarz już chyba z 10 raz, ponieważ miałem chore gardło i strasznie po prostu kaszlę po kilku zdaniach. Mam nadzieję, że tym razem już się uda. Zbożóweczki wszystkie są podpisane. Wyświetla się nazwa danej odmiany barwnej. Można sobie zobaczyć później w internecie, jak wygląda dorosły osobnik danej odmiany, ponieważ czasem on się bardzo różni od malucha. Nie wiem, nie mogłem już tego zrobić, żeby obok wyświetlało się jeszcze zdjęcie dorosłego osobnika. Podam w opisie filmiku stronę, na której można sprawdzić daną odmianę, żeby nie było jakichś nieporozumień. Wszystkie węże z tego filmiku dostępne są w mojej ofercie, prócz ostatniego okazu, który za jakiś czas zobaczycie. Wszystkie węże również są karmione tylko i wyłącznie mrożonymi osyskami mysimi. Nie karmię, nie preferuję karmienia żywymi myszkami. Nie wiem dlaczego, po prostu tak jest. Każdy wąż, który wychodzi ode mnie, jest karmiony minimum 3 razy pod rząd, po to, aby później nowy właściciel nie miał problemów z dalszym podawaniem posiłków. Także nie powinno być sytuacji, że zbożówka padnie z niejedzenia, ponieważ nie chce przyjmować pokarmu, bo została źle rozkarmiona. Mam nadzieję, że jakość, jaka jest teraz w moich filmikach, jest lepsza i się Wam bardziej podoba niż w poprzednich, ponieważ no, zakupiłem tą kamerę i myślę, że się spisuje dosyć dobrze. A jeśli macie jakieś pytania odnośnie zbożówek, możecie mnie pytać tu lub na fanpage'u. Wszystko jedno, bardzo chętnie odpowiem. Link do ofert ze zbożówkami będzie dostępny wkrótce i zapewne będzie on na Facebooku, ogólnie na Facebooku będzie, na moim fanpage'u będzie oferta zbożóweczek. Jeszcze trochę do tego czasu, ponieważ muszę rozkarmić zbożówki, żeby mieć pewność, że będą przyjmowały pokarm, bo tylko i wyłącznie takie sprzedaję. Także śledźcie uważnie, co się dzieje u mnie na fanpage'u. Zamierzam też zrobić jakiś konkurs, także również możecie śledzić tego fanpage'a z tego powodu. Konkurs będzie w tym roku jeszcze jeden albo dwa konkursy. Nie jestem pewny. Na pewno będzie jakiś konkurs na święta i będzie on, nie będzie on polegał na klikaniu łapek czy nie wiadomo co. Będzie on zmuszał Was do troszeczkę wysiłku, jakiejś kreatywności czy nie wiadomo czego. Coś tam jeszcze wymyślę, zobaczymy. No i teraz najciekawszy wąż właśnie klasyczny. Nie, już za chwilę będzie właśnie, to jest przedostatni urywek. Za chwilę będzie właśnie wąż, którego nie sprzedaję, nie pozbędę się go. Bardzo mi się podoba. Nie wiem, czy Wam się spodoba. 3, 2, 1, teraz. Snow Stripped, czy Strippe. Obie formy są poprawne. Mam nadzieję, że nie zamęczyłem Was moim gadaniem. Także, no co, do następnego filmiku. Dzięki za oglądanie, ponieważ wyświetleń jest coraz więcej super, subskrypcji jest coraz więcej super. I jeszcze raz dzięki Pawłowi za pomysł na ten filmik. Na razie, do zobaczenia, hej!